Chcieliśmy Państwu przybliżyć kilka informacji na temat prac, jakie wczoraj zostały zakończone w Podkomisji Zdrowia, a poświęcone pacjentom, bo najważniejszy jest pacjent dla nas. Wczoraj przyjęte zostały cztery sprawozdania z bardzo ważnych, systemowych, ustrojowych wręcz zmian w ochronie zdrowia. Jedna z nich to o działalności leczniczej, nowelizacja praw pacjenta, ale także ustawa o systemie informacji oraz o zawodzie lekarza. Moglibyśmy tutaj dużo dzisiaj mówić na temat działalności leczniczej, na temat zmian organizacji, zmian prawnych, ale najważniejsze pytanie to jest takie, jakie korzyści będzie miał pacjent? Pacjent będzie miał korzyści z ustawy o działalności leczniczej podwójne. Po pierwsze, bezpieczny szpital to także bezpieczeństwo dla pacjenta. Chcemy, żeby szpitale były niezadłużone, żeby miały pieniądze na sprzęt, żeby mogły inwestować w rozwój swych szpitali. A jeżeli będą inwestować, to będą się rozwijać i będzie zwiększona również dostępność do usług medycznych. No i jakość. Stawiamy na to, aby jakość w ochronie zdrowia była jak najwyższa i aby pacjent wreszcie mógł dokonywać wyboru i przez to samo również powiększać swoją dostępność do usług. Dziękuję. Ustawa, która nowelizuje ustawę o prawach pacjenta, dotyczy przede wszystkim jednego problemu. Ponieważ nawet najlepszy lekarz, który dokłada rzetelności w swojej pracy, może spowodować, że wystąpią niepożądane zjawiska, które będą przez pacjenta odczuwane jako szkodliwe. W tej ustawie proponujemy, ażeby w takich przypadkach była możliwa ugoda przedsądowa. Oczywiście nie wyklucza to, kiedy pacjent jest niezadowolony, aby występował do sądu, przedstawiając swoje roszczenia. I dlatego wydaje mi się, że to jest najważniejsze dla pacjenta. Dziękuję. Informacja. Jak ważna jest informacja kogo jak kogo, ale państwa nie musimy przekonywać. Taka sama informacja, bezcenna, jest również w systemie ochrony zdrowia. Jak ona jest teraz? Ona jest niejednorodna. Na nośnikach elektronicznych, ale też w przeważającej większości na papierze. Jest rozproszona. To, że nawet w poszczególnych szpitalach, przychodniach czy placówkach znajdują się komputery, nie świadczy o tym, że ta sama informacja jest dostępna w każdym innym mieście. Wyobraźcie sobie Państwo, kiedy nawet najbardziej dobry materiał, który Państwo tutaj przygotowujecie, musiałby być zawieziony albo zaniesiony do Waszej redakcji, nie mógł być przesłany drogą elektroniczną. Chcemy to zmienić. Ta ustawa dojrzewała od wielu lat i jest pełna zgoda co do jej wprowadzenia, bo dobrze zarządzana informacja, dobry dostęp, szybki dostęp informacji to pacjent, który nie biega już z kserami dokumentacji, to koniec z nieczytelnymi receptami, to wreszcie pełna kontrola nad wszystkimi finansami w ochronie zdrowia. Tak, żeby z jednej strony pacjent mógł zarejestrować się czy sprawdzić kolejkę w internecie czy w jakimś innym nośniku elektronicznym, ale też z drugiej strony, żeby Ministerstwo Zdrowia, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia wiedział, na co idą publiczne pieniądze i jak te pieniądze przesuwać, żeby one były jak najlepiej, jak najbardziej efektywnie wykorzystane. Ustawa moim zdaniem przełomowa, zupełnie inaczej zarządzająca informacją. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tej ustawie, bo ona była wielokrotnie dyskutowana z Głównym Inspektorem Danych Osobowych, to bezpieczeństwo tych danych. Są to bardzo wrażliwe dane dotyczące naszego zdrowia, dotyczące naszej przeszłości chorobowej. One muszą być bezpieczne, do nich mogą mieć tylko i wyłącznie dostęp te osoby, które są do nich upoważnione. Poprawiamy też system kształcenia studentów medycyny, zdecydowanie zwiększając ilość zajęć praktycznych bezpośrednio z pacjentami na studiach i o rok przyspieszając egzamin uprawniający do wykonywania zawodu lekarza, co w jednym roku przyniesie nam efekt 2,5 tysiąca lekarzy więcej na rynku pracy. Poprawiamy też w nowelizowanej ustawie o zawodzie lekarza sposób uzyskiwania specjalizacji, szczególnie tych deficytowych. Dziękuję. Ja na zakończenie chcę jeszcze dodać, że wiele lat zarówno świadczeniodawcy, jak i pacjenci czekali na zmiany w ochronie zdrowia i te zmiany mam nadzieję, że wreszcie się dokonają i że opozycja
również włączy się w pomoc, żeby rzeczywiście pacjentowi było lepiej. Dziękuję bardzo.